Znasz takie osoby, chodzą w maskach, mają wieczny karnawał. Chyba liczą na aplauz, ale nie schodzą ze sceny, się nie kończy zabawa. Zawsze jebałem konformizm i obrywałem za to, że swoje zdanie wklejam. I jako jedyny chyba na woli powiedziałem, że w bifie dla mnie bardziej TD niż Peja. Miałem może z 13 lat. Poszedłem na boisko pograć. Na środku jego całowały się dwie szesnastki. Patrząc powiedziałem, że to patologia. Znajomy szukał zadymy, szybko pobiegł do chłopaków zdać im relację ode mnie. To były straszne zarzuty za tę potwarz. Chciał mnie bić całe osiedle. To paranoja, dyplomacja, zbytnia poprawność to różnica. Ja widzę znaczny dyskurs między nią a kimś, kto przy każdym ma inne oblicza. Sram na przyjacieli wszystkich, na imprezowe lotki rzucone jak frisbee. Niskie poczucie wartości każe im kłamać? Czy świadomie robią to dla korzyści? Tysiące homies niskiej wartości. Każdy jest friendem, ma chuj w imiona. Z każdym łączą wspólne wartości. Mówi co chcesz usłyszeć jak software Iwona. Ja chcę indywidualizm pieścić. Przesłuchaj na combo breaker, być sobą trzy części. Chcę sobą być, nie będę jak ty. Co by się nie działo, nie pasuje się w ramki. Bitch, poznaję z miejsca takie osoby, nie ma dla nich miejsca w moim życiu. Nie ma mowy, uśmiechy judaszowe. Dziś mówię im sorry, pijawki na doczepkę. Z każdej strony żądają uwagi i rozmowy. Tak mijają im kolejne doby. Jak ktoś mówi coś do mnie, morda na kłódkę. Oni mówią spoko, wiadomo jak jest później. Są jak 500 złotych, nikt ich nie docenia. Bo jak to się nazywa? Chore urojenia? Ten świat mnie zadziwia codziennie coraz bardziej, jak materializm przeżera niektórym czaszkę. Kumpel wstawił zdjęcie, że wygrał 100 tysięcy. Do tej pory 8 dób go codziennie o spotkanie męczy. Odpowiada, że z niektórymi nie gadał od 3 lat. Pierwsza myśl w mojej głowie, kurwa, ale jak? Nie chcę myśleć nawet, jakby ktoś dostał coś w spadku. A tamto zdjęcie przerobił kumpel, wleciało dla żartu. Koleżanka kiedyś do mnie, jaką świetną mam książkę, mogę pożyczyć? No problem, dowiedziałem się po jakimś czasie. Jedna chwila, dowiedziałem się potem, nawet jej nie otworzyła. Jedni są wyreagowani, mają tutaj mega tupet. Druga grupa ludzi potrzebuje akceptacji w grupie. Poznaję z miejsca takie osoby, nie ma dla nich miejsca w moim życiu. Nie ma mowy, uśmiechy judaszowe. Dziś mówię im sorry, pijawki na doczepkę. Z każdej strony żądają uwagi i rozmowy. Tak mijają im kolejne doby.